Witam w kolejnej części kursu tworzenia stron internetowych w języku HTML. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wprowadzaniem na naszą stronę dodatkowych elementów, takich jak listy, odnośniki, obrazy i tabele. Serdecznie zapraszam. Kontynuując tworzenie naszej przykładowej, testowej strony internetowej, zajmiemy się znanymi z edytorów tekstu listami numerowanymi i punktowanymi. Jest wiele sytuacji, które wymuszają od nas zastosowanie takich list na stronach. W zależności od potrzeby możemy skorzystać z listy numerowanej, czyli uporządkowanej, to znaczy takiej, w której kolejne elementy oznaczane są liczbami, oraz listy punktowanej, nieuporządkowanej, w której to poszczególne elementy oznaczone są tylko znacznikami, jak na przykład kropki. Listy numerowane tworzymy za pomocą znaczników OL. Wprowadzając bardziej skomplikowane elementy, dobrze jest korzystać z wcięć w edytorze HTML. Dzięki wcięciom poprawi się przejrzystość naszego kodu i ułatwi nam to szukanie i ewentualne wprowadzanie zmian i poprawianie błędów w poszczególnych elementach. Wcięcia wykonujemy tabulatorem. Otwieramy znacznikiem OL. Natomiast każdy element listy umieszczamy pomiędzy znacznikami LI. Przeglądarki automatycznie wcinają zawartość list. W przypadku list punktowanych tworzymy je za pomocą znaczników UL. Natomiast cała reszta pozostaje bez zmian. Wszystkie elementy zawieramy w znacznikach LI. Zapiszmy teraz nasz efekt Ctrl-S i sprawdźmy, jak nasze listy prezentują się w przeglądarce. HTML pozwala na tworzenie tzw. list zagnieżdżonych, czyli wielopoziomowych. Tworzymy je wstawiając wewnątrz elementu LI kolejnej listy. W naszym przypadku rozpiszemy rodzaje wyrównań, czyli do elementu wyrównania wstawimy listę składającą się z rodzajów tych wyrównań. Trzeba tu zwrócić uwagę na prawidłowe zamknięcie znacznika LI. Zobaczmy efekt w przeglądarce. Jak widać, przeglądarka automatycznie zmieniła znacznik na kółko i zwiększyła wcięcie listy wewnętrznej. HTML umożliwia nam również tworzenie bardziej skomplikowanych list, takich jak na przykład listy definicji. Lista ta zbudowana jest za pomocą znaczników DL, w których pomiędzy znacznikami DT zawieramy nazwę definiowanego terminu, a jego opis zamykamy między znacznikami DD. Jak widzimy na tworzonej przez nas stronie, lista ta w wyraźny sposób porządkuje i wyróżnia objęte nią definicje. Kolejnym ciekawym elementem, który porządkuje zawartość strony, jest linia pozioma, którą tworzymy za pomocą znacznika HR, a wygląda to w taki sposób. Jednym z ważniejszych elementów strony internetowej są łącza, nazwane też linkami i odnośnikami. Pozwalają one na przenoszenie się pomiędzy stronami, co zapewnia nam możliwość swobodnego przemierzania zawartości sieci. Występuje wiele rodzajów odnośników. Jedne są łącznikami pomiędzy różnymi stronami, inne pozwalają na przenoszenie się pomiędzy stronami tej samej witryny lub pomiędzy fragmentami tej samej strony. Są również łącza pozwalające uruchomić klienta poczty elektronicznej i wiele innych. Łącza tworzymy przy pomocy znacznika A. Użytkownik strony może kliknąć dowolny element, na przykład tekst lub obraz, który jest umieszczony pomiędzy znacznikami A. Stronę docelową, czyli tą, z którą chcemy się połączyć, określa atrybut href. Podając stronę, trzeba pamiętać o konieczności wpisania pełnego adresu razem ze skrótem HTTP. Oczywiście atrybut href z jego wartością, czyli adresem strony, łączymy za pomocą znaku równości, a wartość wpisujemy w cudzysłowie. Odnośnik na stronie domyślnie zmienia kolor oraz jest zapisany z podkreśleniem. W zależności od tego, jaki fragment tekstu obejmiemy znacznikiem A,
taki zostanie podkreślony i stanowił będzie odnośnik. Jeśli wprowadzę kilka odnośników, a w każdym obejmę znacznikiem a inny fragment tekstu, uzyskamy następujący efekt. Dla przejrzystości rozdzielę fragmenty kodu znacznikiem br, tak aby każdy zaczynał się w nowej linii z pewnym odstępem. Jeśli chcemy, aby strona, do której prowadzi nasz odnośnik, otwierała się w nowym oknie, do znacznika musimy wprowadzić atrybut target równa się podkreśnik blank. Elementy stron możemy ze sobą łączyć. Aby to zaprezentować, wkleję na naszą stronę testową fragment strony portalu Ticket stanowiący połączenie listy punktowane i odnośników. Zobaczmy stworzone przez nas odnośniki w przeglądarce. Trudno sobie wyobrazić współczesną stronę internetową bez obrazów, zdjęć i grafik w ogóle. HTML pozwala nam na umieszczanie obrazów na stronach www. Należy jednak zwrócić uwagę na ich rozmiar i format. Trzeba dobierać go tak, aby strona działała prawidłowo i wczytywała się jak najszybciej. Obrazy, które chcemy wykorzystać na naszej stronie, musimy gdzieś przechować. Na potrzeby niewielkiej strony, czy tak jak tutaj do celów edukacyjnych, wystarczy, że umieścimy je w folderze razem z plikiem index.html. Jeśli jednak strona jest rozbudowana i będzie zawierać duże ilości grafik, dobrze jest pomyśleć o utworzeniu dodatkowych katalogów, aby ułatwić sobie pracę. Obrazy dodajemy do strony za pomocą znacznika img od image. Jest to znacznik pojedynczy, czyli nie posiada znacznika zamykającego. Wykorzystując ten znacznik, możemy określić wartość kilku atrybutów. Oczywiście wszystkie atrybuty wpisujemy zgodnie z zasadami. Nazwa atrybutu równa się i właściwości w cudzysłowie. src od source, czyli źródło, to atrybut, który informuje przeglądarkę, gdzie znajduje się plik, który ma wyświetlić. Wskazując lokalizację pliku, pamiętajmy, aby nie podawać liter dysku i całej ścieżki katalogów, tylko określać lokalizację od katalogu, w którym znajduje się nasza strona. Czyli jeśli strona i grafika umieszczona jest na pulpicie w katalogu www, nie podaje się ścieżki pełnej, tylko samo web.jpg, bo tak nazywa się plik z grafiką umieszczony w tym katalogu. Jeśli podamy nieprawidłową ścieżkę, w przeglądarce zobaczymy puste miejsca. Kolejnym często stosowanym przy wstawianiu obrazów atrybutem jest title, czyli tytuł. Atrybut ten zawiera dodatkowe informacje o obrazie. W przeglądarkach to z reguły etykieta wyświetlana, gdy najedziemy na obraz kursorem myszy. Jednym z najważniejszych atrybutów obrazu wstawianego na stronę są jego wymiary, czyli wysokość i szerokość, które wyrażamy w pikselach. Jeśli pominiemy te atrybuty, obraz wyświetlany będzie w oryginalnym rozmiarze. Dla szybkości wczytywania strony oraz dla odpowiedniego jej wyglądu warto wpisywać rozmiary obrazów. Pamiętajmy o znaczniku br, czyli breakline. Dzięki temu kolejne elementy będą pojawiać się w następnej linii. Obrazy możemy wyrównywać do strony lewej i prawej, korzystając z atrybutu align i wstawiając wartości left-right. Domyślnie obrazy wyrównane są do lewej. Po dodaniu atrybutu możemy wprowadzić wyrównanie do strony prawej. W przypadku wyrównań obrazu właściwość center nie działa. Dlatego jeśli chcemy wyrównać obraz do środka strony, trzeba skorzystać z możliwości środkowania akapitu, do którego wstawiamy obraz, a w naszym przypadku dodamy akapit do naszego pierwszego obrazu. Tak wygląda efekt końcowy. Istnieje wiele informacji prezentowanych na stronach internetowych, które dla poprawienia ich czytelności trzeba umieścić w tabelach.
Oczywiście język HTML daje nam możliwość budowania tabel o różnym stopniu skomplikowania. Projektując tabelę w HTML-u, trzeba wyobrazić sobie jej podział na poszczególne wiersze i pojedyncze komórki, które będziemy umieszczać w tych wierszach. W ten sposób dopiero będziemy mogli poskładać tabelę, używając odpowiednich znaczników. Do tworzenia tabeli wykorzystujemy znacznik table. Zawartość tabeli rozpoczynamy od znacznika tr, czyli table row, wiersz tabeli, który stanowi początek każdego wiersza naszej tabeli. W trakcie tworzenia tabel dobrze jest korzystać z wcięć wykonywanych za pomocą tabulatorów. Dzięki temu rozdzielimy w kodzie poszczególne wiersze tabeli, co ułatwi nam pracę. Pomiędzy znacznikami tr umieszczamy dowolną ilość komórek. Każda komórka zaczyna się i kończy znacznikiem td. Cały wiersz zamykamy znacznikiem tr. Wprowadźmy trzy kolejne wiersze, a w nich po kolei wszystkie komórki naszej przykładowej tabeli i zobaczmy, jak wygląda to w przeglądarce. Wstawmy odstęp pomiędzy tabelami, używając znacznika br. Kolejnym elementem tabeli są nagłówki, oznaczone znacznikiem th. Wstawia się je tak samo jak zwykłe komórki. W naszym przypadku wszystkim komórkom, które chcemy, aby były nagłówkami, zmienimy znacznik z td na th. Jak widzimy w przeglądarce, komórki zmienione na nagłówki zostały automatycznie wyśrodkowane i pogrubione. Wprawdzie za wygląd tabel odpowiada CSS, ale tabelę można edytować na kilka sposobów na poziomie kodu HTML. Wprowadzając do znacznika table atrybut cell padding, określamy odstęp między zawartością komórki a obramowaniem. Natomiast atrybut cell spacing określa odstęp pomiędzy komórkami. Wprowadzając atrybut width, można ustalić szerokość komórek. Jeśli natomiast zmienimy atrybut cell spacing na border i określimy rozmiar, uzyskamy obramowaną tabelę. Możemy też wprowadzić atrybut bgColor, czyli background. Wtedy zmienimy kolor tła naszej tabeli. W tym przypadku kolor określimy jako silver. W tej części kursu to już wszystko. Poznaliśmy sposoby na wprowadzanie rozmaitych elementów stron www. Pozostaje tylko zacząć pisać własne strony i wprowadzać na nie różne kombinacje tych elementów. Polecam również łączyć je ze znacznikami wprowadzania tekstu poznanymi w poprzednim odcinku. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.